czwartek 9 marca rozpoczęły się w Cieszynie tradycyjne spotkania rekolekcyjne z kawą w tle. W Kafe Muzeum przy ciastku i kawie można było wziąć udział w rozważaniach wielkopostnych. Tak jak rozmawiałem teraz z księdzem Tomaszem, chyba to już 6 lat trwa, więc 6 razy 2, bo zawsze 2 razy w roku to gdzieś chyba 12 raz. Sprawdzają się te rekolekcje z kawą w tle? No myślę, że to co widać za mną świadczy o tym, że się sprawdzają. No, ludzie jednak szukają takich właśnie innych może doznań, innych wrażeń, które zapewnia spotkanie może ze Słowem Bożym w otoczeniu kawiarnianym. Jakoś może jest bardziej luźno, może ludzie łatwiej dają się namówić do dyskusji. Co tym razem, co w programie, co dzisiaj? Tym razem postanowiliśmy postawić na bardziej mistyczną tematykę. Będziemy mówić o nawróceniu, o Ewangelii, o Synu Marnotrawnym, a w sobotę o tym, że jesteśmy prochem, ale nie tylko. Na coś szczególnie tutaj ksiądz chciałby zaprosić, czy zwrócić uwagę, bo dzisiaj pierwszy dzień tych spotkań. Dzisiaj pierwszy dzień. No, szczególnie może chciałbym zaprosić na sobotę, bo naszym gościem będzie ksiądz Jan Burek, który przed laty był w Cieszynie wikarym, bardzo lubianym, był duszpasterzem akademickim, katechetą. Wielu ludzi go jeszcze pamięta i wiem, że zareagowali bardzo pozytywnie na wiadomość, że on do nas przyjedzie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.